Pytanie czwarte. Wiarygodność kanonu Biblii. Pytanie czwarte. Czy dzisiaj można ufać przekazowi Biblii? Czy nie została ona zmieniona lub zmanipulowana, jak niektórzy twierdzą? Dziękujemy Paulinie za zadanie tego pytania. I ciąg dalszy tego pytania. Czy Nowy Testament jest niezmieniony wraz z manuskryptami? Można spotkać się z takim zdaniem, że dziś nie warto czytać Biblii, bo została zmanipulowana, zmieniona i tak dalej. Koniec pytania od Pauliny. I teraz moja odpowiedź. Odpowiedź czwarta, na czwarte pytanie. Oczywiście, że można ufać Biblii w całości. Wszystkim 66 księgom. Jest to Słowo Boże. Szczęśliwie mamy po polsku przetłumaczone na wiele przekładów. Każdy przekład, jaki istnieje, ma swoje charakterystyczne cechy i warto go studiować, uzupełniając innymi przekładami. Biblia oczywiście została dana nam przez Boga po hebrajsku, aramejsku i grecku. Dlatego jeśli ktoś ma poniżej na przykład 65 lat, powinien zacząć uczyć się greki, hebrajskiego i aramejskiego i zacząć czytać w oryginale. Oczywiście starsze osoby też mogą, ale wiadomo, po pewnym wieku, jeśli przyjąć biblijną miarę z psalmów, że żyje się 70 lat, a jak starczy sił, to lat 80, dają nam tutaj taką prognozę, że przeciętnie 65-latek nie skorzysta za wiele z tego, czego się nauczy. Na grecki bowiem potrzeba poświęcić rok, na hebrajski i aramejski razem 3 lata, po 1,5 roku na każdy. Mamy 4 rodzaje rękopisów. Pierwszy rodzaj to są autografy. I tutaj też przy okazji zareklamuję taką książkę, jeśli ktoś zna angielski, zachęcam do przeczytania Our Wonderful Bible R.K. Campbella. Jest to bardzo pożyteczna pozycja, która może pomóc w zrozumieniu kontekstu. Więc mamy 4 rodzaje rękopisów. Pierwszy rodzaj to są autografy, czyli teksty, które osobiście napisał apostoł lub prorok, będący bezpośrednim ludzkim autorem tego, co dał Bóg. Po drugie, mamy odpisy z autografów, gdzie starano się zrobić dokładną kopię tego, co było w autografie. Po trzecie, mamy uwspółcześnienia. Jeśli na przykład ewangelista Marek napisał w okolicach 60 roku swoją Ewangelię, to gdy w 160 roku lokalna gmina chrześcijańska używała tego tekstu, po prostu uwspółcześniała tekst grecki, ponieważ język grecki z 160 roku jest zupełnie innym językiem niż język grecki z roku 60. Wystarczy porównać język polski z 1923 roku z językiem polskim z 2023 roku. A proszę wziąć pod uwagę to, że teraz od 1918 roku istniała jakaś forma kodyfikacji języka polskiego. Być może nawet istniała jakaś komisja dbająca o to, żeby język polski był jednolity, jednorodny i się nie zmieniał. Dla starożytnej Grecji nie istniała taka komisja. I to jest trzeci typ rękopisów, gdzie świadomie stare słowa zamieniano na nowe, starą gramatykę zamieniano na nową. Tak jak dzisiaj Biblię Gdańską zamieniono na uwspółcześnioną Biblię Gdańską, a wcześniej Trinitarne Towarzystwo Biblijne wydało zrewidowaną Biblię Gdańską, która dziś już jest
no, nie dzisiejszym językiem pisana, mimo że to jest oczywiście rewolucja w porównaniu z tym, co było spisane pierwotnie. Czyli tak jak dzisiaj Biblię Gdańską zamieniono na uwspółcześnioną Biblię Gdańską, a wcześniej Biblię Brzeską zamieniono na Biblię Gdańską, bo Biblia Gdańska to jest Biblia Brzeska, tylko że uwspółcześniona. I takie coś zawsze się działo. Czwarty rodzaj rękopisów greckich to rękopisy będące tłumaczeniami. Na przykład z greki koine, z Galilei. I tutaj mamy podręcznik greki koine. To jest bardzo ciekawe, bo cała greka koine zamyka się nam w takiej cieniutkiej książeczce. A z kolei klasyczna greka, żeby osiągnąć podobny stopień, to już jest takie trzy tomiska. Dlaczego ten podręcznik pokazuje? No bo to jest ten sam zestaw, ten sam autor, pani profesor Monika Mikuła i pani profesor Monika Mikuła z drugą osobą. Więc jeśli dałoby się to zamknąć w jednej cienkiej książce, to byłoby zamknięte w cienkiej książce, ale się nie dało, dlatego że klasyczna greka w porównaniu z greką Nowego Testamentu to jest całkowicie inny twór. Na przykład z greki koine z Galilei na grekę klasyczną dokonywano przekładów. To się działo w tamtym mniej więcej czasie, też na samym początku w okolicach spisania Nowego Testamentu. Po prostu w Galilei mówiono innym greckim. Nowy Testament był spisany w grece koine. Klasyczny grecki, zachodnia grupa, na przykład dorycki właściwy, dorycki północno-zachodni, środkowa grupa, eolski, arkado-cypryjski, wschodnia grupa, attycki, joński, achajski, dorycki. Dla nas wydaje się, że to jest jedna greka. W rzeczywistości to były takie różnice jak między rosyjskim, polskim, czeskim, serbskim i bułgarskim. Jeżeli gmina chrześcijańska też mówiąca po grecku, będąca w trochę innym miejscu, chciała mieć dostęp do Nowego Testamentu, no to musiała dokonać przekładu, żeby ludzie na miejscu to zwyczajnie ogarniali, co tam jest napisane. To był inny język. My dzisiaj znajdujemy, odkopujemy sobie taki rękopis czy coś takiego z tamtego czasu. No jest napisane starożytną greką. Ale trzeba zawsze sprawdzić, jakiego rodzaju jest to greka, bo to jest oczywiście to samo przesłanie, ale w innym języku. Niby wszystkie języki, te, które wymieniłem, czyli rosyjski, czeski, bułgarski, serbski, polski, pochodzą ze starocerkiewno-słowiańskiego. Tak samo tamtejsza greka miała wspólny pień w IV wieku przed naszą erą, albo troszkę, można powiedzieć, jeszcze wcześniej. Każde greckie miasto, państwo miało swoją grekę. Często Achajczycy nie umieli się dogadać z Macedończykami. Powstała jakaś greka wspólna, ale była ona bardziej handlowym tworem komunikacyjnym, spinającym całe wielkie, wielkie zdobycze Aleksandra Wielkiego. I proszę pamiętać, że jednak greka była językiem, którego używano od Afganistanu i Indii przez Persję, Judeę i Arabię, aż po Hiszpanię i Maroko. Tam też były pojedyncze greckie kolonie. I teraz przecież grecki greckiemu nierówny, a w każdej z tych lokalizacji powstawały gminy chrześcijańskie, których tłumaczono Nowy Testament na lokalne warianty greki, które po prostu były spisane po grecku. I te cztery typy rękopisów są jednomyślne. Nie ma między nimi żadnej różnicy. Tak, wiem, formalnie jest 5000 różnic. Ale jeżeli weźmiemy uwspółcześnioną Biblię Gdańską i prawdziwą Biblię Gdańską, to znajdziemy więcej niż 5000 różnic już w jednym liście. A tutaj, mimo tego, że to są cztery typy różne, znajdujemy około 5000 różnic, wszystkich różnic. Cóż to jest? Natomiast trzeba pamiętać o tym,
z którego okresu pochodzą na przykład dane rękopisy i pod kątem tego, skąd pochodzą, czytać je zgodnie z regułami danego języka. Więc podsumowując, cała Biblia jest w pełni wiarygodna. Oczywiście warto mieć świadomość tego, że należy ją czytać modląc się, prosząc Boga, aby przez swojego Ducha Świętego wprowadził nas w pełne zrozumienie. I najważniejsze jest to, żeby mieć serce nastawione ku posłuszeństwu wobec Boga i nie będzie wtedy żadnych komplikacji.